zmianę na brzegach tak zwanych małżowin usznych mogą być związane z różnymi chorobami. Jedno z tych właśnie przy tych kryteriach diagnostycznych, ze zmiany nie występuje na brzegach małżowin usznych. To właśnie chodzi o to, to jest jeden z sposobów, to mamy wykluczenie świerzba. Zazwyczaj choroby albo świerzb przebiegające ze silnym świątem przebiega z wojotokowym zapaleniem brzegu małżowin usznych, bo zaczyna się normalnie od tego cały proces, a później normalnie zaczyna się tego. Chodzi o to, że między naczyniem brzeznym małżowiny usznej a brzegiem u tego jest pusta przestrzeń i pasożyty spokojnie, bez wpływu układu odpornościowego mogą się namalać w tym miejscu. Jak dochodzi do pewnego stężenia, dopiero normalnie zaczyna się szerzyć. Ale to jest jeden punkt tylko normalnie uszy. W przypadku świeżo mogą być inne miejsce zupełnie, gdzie mogą wystąpić zmiany. To jest normalnie w przypadku świeżo. Jest tak zwane, normalnie kiedyś nazywano choroby zimnika glutyny. Zimnika glutyny, że w okresie zimowym zauważono na przykład, że dochodzi do pojawienia się zmian na brzegach małżowin usznych. I dlatego choroba zimnika glutyny. Ale się zorientowano, że taka sama choroba występuje w Australii, w gorących temperaturach, tak jest. Więc powiedzieć to, że choroba zimnika glutyny to już nie pasuje. Dlatego nam zamieniono nazwę na zapalenie naczyń obwodowych. To jest normalne, ona przebiega normalnie. Są przypadki normalne typu wojotoku, na przykład wojotokowego kuka spanieli, na przykład normalne, gdzie jest związane z wojotokiem normalnie idiopatycznym. Są choroby dosłownie związane z tak zwanym zespół skórno-wątrobowy, na przykład normalne, gdzie mogą wystąpić normalne zmiany na brzegu małżowin usznych. Są choroby autoimmunologiczne, przy których normalnie mogą wystąpić normalne zmiany na brzegach autoimmunu. Więc jak występowanie normalnie tych zmian na brzegu małżowin wymaga troszkę normalne, jak gdyby diagnostyki różnicowe. Spróbuję to mene wykluczyć, to mene poszczególne choroby. Na podstawie tego można szybko dojść do tego. Na przykład to mene, jeśli atopowe zapalenie skóry wywołane przez roztocie kurzu domowego w pewnym momencie może objąć to mene brzegu małżowin usznych. A typowe choroby alergiczne typu alergia pokarmowa bezpośrednio tak dalej, nadwrażliwość tak dalej, raczej nie jest ograniczone do małżowin usznych. Jeśli występuje na małżowinach usznych, to raczej normalne te zmiany będą występować to w innych miejscach. U kotów to nawet jest niektóre choroby normalne, typu nowotworowe i tak dalej, rak płaskonabłonkowy na przykład może wystąpić na małżowinie usznej. Więc choroby autoimmunologiczne, przy pęcherzycy na przykład pęcherzycy liściaste na przykład to występuje na brzegach małżowin usznych.